Co najwyżej nam świeci? W tą sobotkową górę wziąłabym większą siłę i młodzi bardziej szaleją. U nas mówi się, Bóg zaczyna i Bóg kończy. Kochających z sobą łączy. W niebie wyrok zapisany, kto dla kogo obiecany. A kto nie ma robótki, niech idzie do sobótki. Tam zażyjesz radości w tej czerwcowej ciemności. Tam zażyje swa woli, oj do woli, do woli. Mamy tu dla was napar z lubczyku. Kto go skosztuje, ten miłości w życiu zasmakuje. Moi mili goście, proszę się częstować. Aby miłość przyszła, trzeba naparu skosztować. Tak to dziś, kupal nocka, najkrótsza noc w roku, zwana inaczej małą nocką. Z dawien dawna w kupal nockę wielkie stosy palili i nad ogniem skakali. Noc świętojańska to noc łączenia się w pary. Wiecie, że niegdyś kojarzenie małżeństw należało do głowy rodu i wynajmowanych przezeń swatów? Jak to? To straszne. A co jeśli były zakochane? Dla dziewcząt, które nie były jeszcze nikomu narzeczone, a chciały uniknąć tej zwyczajowej formy dobierania partnerów, noc świętojańska była bardzo ważnym dniem. One, tak jak i my dzisiaj, plotły wianki z ziół i roślinności, wplytywały w nie płonące świece i rzucały na fale rzek i strumieni. A trochę dalej czekali chłopcy, którzy próbowali wyłapywać wianki. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to szybkie za mąż pójście. Jeśli płynął dalej, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nie prędko. Zaplątany w przybrzeżną roślinność, płonący lub zatopiony, wróżył staropanieństwo. Każdy kawaler, który złowił wianek, wracał do świętującej gromady, by zidentyfikować właścicielkę wyłowionej zdobyczy. W taki sposób właśnie ludzie mogli dobierać się w pary bez obrazy obyczaju. Tak ładnie opowiadacie o tych starodawnych obyczajach. Tak! Polska tradycja jest taka piękna! Zakochana dziewczyna mogła w ten dzień poczuć się wyjątkowo. Miłość to piękne uczucie. Tylko czy ten, który wyłowi wianek, naprawdę będzie tym jedynym? Skąd mam wiedzieć, że to prawdziwa miłość? Będziesz wiedziała na pewno. Co za nagła zmiana! Nie poznałam cię! W końcu to sobotka, noc świętojańska, a ja chciałem się dopasować. Tak, to noc magii i czarów. Już widać pierwsze efekty. Ale powiem ci, moja droga, że wskaź mi do naszego sobie w tym ludowym stroju. Mam dla ciebie prezent. Ten oto symboliczny wianek. Dla mnie? Tylko pamiętaj, symboliczny, bo ty swoją miłość już znalazłaś. Dziękuję. Oczywiście, że symboliczny, ale tradycji trzeba dochować. Dokładnie. A więc bawmy się. Pójdźmy nad wodę, potańczyć przy ognisku i puszczać wianki na wodę. Niech tradycji stanie się zadość. Zanurzmy ludowe przyśpiewki. Pójdziecie do nieba.
bym go kochała, zastanę śpiewanie. To bym go kochała, to bym go kochała, zastanę śpiewanie. Śpiewam, ja coś śpiewam, i bede, i bede, i bede, i bede. Co mi po pieniądzach, co mi po pieniądzach, gdy umierasz bede. Co mi po pieniądzach, co mi po pieniądzach, gdy umierasz bede. Co my czekamy? To przecież sobótka, noc kupały. Biegnijmy nad wodę, wianki łowić trzeba. Powinniśmy dochować tradycji i wziąć udział w nocy świętojańskiej. Przecież to noc radości i zabawy. Na rzekę! I wy, panny i kawalerowie, tej jedynej w roku nocy, bez narażenia na szyderstwa ze strony starszych, znikajcie w leśnej głębinie. Bijcie wianki z polnych ziół i puszczajcie je na wodę, by móc połączyć się w pary. Niech sobotki, bo wieczór jest krótki, niech skrzypią skrzypeczki, piszczą piszczałeczki. Wianki w kroczycach na wodę puszczajmy, ognie kupałowe rozpalajmy.
ci wykonawcy z gimnazjum w Kroczycach przy współpracy z Teatrem Ognia Cosmobox. Jeżeli chodzi o pochodnie, współpraca z paniami z KGW i z mieszkańcami Kroczyc. Patrzcie, jaki piękny efekt się tworzył, prawda? Ja jeszcze czekam na nauczycielki, które przygotowywały ten spektakl. Ja myślę, że one tu przyjdą jeszcze, prawda? Panie, jak tu jesteście, to wejdźcie oczywiście z pochodniami jak najbardziej. Kto jest z pochodniami, niech wejdzie tutaj, proszę bardzo. Oświećmy to ładnie. Szanowni Państwo, w imieniu społeczności gimnazjalnej, tu blisko zgromadzonej, którą tak pięknie tutaj widzę, tak pięknie występującej, chciałem podziękować przede wszystkim wójtowi gminy Kroczyce Stefanowi Pantakowi, pani dyrektor gimnazjum w Kroczycach Renata Dobrowolska. Renia, widziałem cię. Koordynacja i współpraca, żeby to tam wszystko tam ładnie wyglądało. Grzegorz Jędrusik, Jolanta Morej. Prezentacja na tym naszym niezwykłym ekranie, pani Marta Węcel. Nauczyciele, Mariusz Wojciechowski, Grzegorz Wójcik, Maciej Bednarz, Krzysztof Bednarz, Błażej Bednarz, wszystkie Bednarze, OSP Kroczyce. Nasz nagłośnieniowiec, Kuba Kaśnia. Nasz główny nagłośnieniowiec, Piotruś Niewiadomski. Współpraca przy nagłośnieniu, Adam Sochacki. Jarosław Janełusk. Młodzież prosi, nie ja, ja tu jestem mały Kazio. Młodzież prosi, te wszystkie osoby, które wyczytałem, tutaj na schody, ponieważ chcą sobie zrobić z nami pamiątkowe zdjęcia. Bo niektórzy wychodzą w tym roku ze szkoły i mogą sobie tej sytuacji nie powtórzyć, więc ja tych, których wyczytałem, zapraszam na schody, serdecznie i gorąco. Nie krępujcie się, ochrona was wpuści. A ja... I pan Leopold Stałasz. Niech pan od razu założy teraz. Zobaczymy, czy pasuje. Potrzymaj. Nie, to lepiej to rozwiąż. Ale słuchajcie, ja myślę, że... Patrzcie, to jest dopiero północ. Akurat wycyrklowaliśmy na północ. Uwaga! Proszę muzykę troszeczkę ciszej. I teraz w podziękowaniu dla tych wszystkich ludzi, którzy brali w tym udział, młodzież składa swoje dyplomy. Rozpakuj to, jak się mam przebrać. Patrzcie, rozbieram się publicznie. Tomek, trzymaj to. Uwaga. Ja po prostu mam talent. Ja po prostu mam talent. Uwaga, a teraz... Może coś się jeszcze stanie. Uwaga! Ale musimy liczyć głośno, wszyscy od 10. Powtarzacie po mnie.